Czuwaj, jest ze mną Przemek Proszowski, odpowiedzialny w Komendzie Wędrowniczej Watry za promocję. Więc może na początek, Przemek, czuwaj. Zapromuj się nam tutaj do kamery. Odpowiadam w tym roku za promocję Watry. To taka naturalna kolej rzeczy, ponieważ w tamtym roku byłem w zespole promocji, więc miałem okazję podpatrzeć i douczyć się trochę tego fachu. W tym roku zajmuję się promocją. Może to też związane jest z tym, że od paru lat pracuję w branży reklamowej. No właśnie, pracujesz w branży reklamowej, więc takie pytanie się nasuwa. Czy ta Watra, praca z tą Watrą była dla ciebie wyzwaniem, czy tylko kolejnym zadaniem podobnym do pracy? Zdecydowanie wyzwaniem. Każdy tak jakby projekt, przez to, że dla mnie Watra jest też projektem. Każdy projekt się charakteryzuje czymś innym. A tutaj jest inna grupa docelowa. Mamy harcerzy, mamy wędrowników. Do nich trzeba też inaczej się komunikować. Trzeba też budować te komunikaty w taki sposób, żeby oni chętnie czytali. Nie tylko, żeby wysyłać te komunikaty w świat, tylko żeby one były odbierane. I to jest przede wszystkim wyzwanie, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Przez to te komunikaty muszą być bardzo kreatywne. I to jest chyba najcięższe zadanie. Nie tylko co przekazać, ale w jaki sposób, no i którymi kanałami. I właśnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o Wędrowniczą Watrę, to w tym roku otworzyliśmy się na dosyć popularny kanał, czyli na Snapchata. Zdecydowaliśmy się na to przez to, że Snapchat jest kanałem, który jest popularny właśnie w tej grupie wiekowej. Pomyśleliśmy w ten sposób, że dlaczego nie spróbować podczas tego zlotu. No i udaje się. Na razie się udaje. Ludzie bardzo chętnie snapują, oglądają właśnie snapy Wędrowniczej Watry, co zresztą zachęcam nadal. Dzięki temu też osoby, które nie są na Watrze, mają okazję poznać Watrę, przygotować się, może jeszcze ktoś nie mógł przyjechać na Watrę, przygotować się, w jaki sposób Watra wygląda. Ale na Snapchacie jest to bardzo luźna forma, bardziej więcej śmiechu, więcej takiej zabawy i pokazania tych ludzi od takiej wędrowniczej strony, jeśli chodzi o ten zlot. Jeśli chodzi o pozostałe kanały, to oczywiście zostaliśmy na Facebooku i w tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy relację live rozpalenia Watry. I nadal tak jakby próbujemy monitorować poprzez różne narzędzia, którymi kanałami najlepiej się komunikować. No i oczywiście grupa fotografów, która pracuje naprawdę bardzo ciężko i naprawdę odwalają kawał dobrej roboty, co zresztą zobaczycie jako galerię zdjęć po Watrze. No właśnie, o skuteczności promocji myślę, że świadczy to, że frekwencja jest o wiele wyższa niż w poprzednich latach, więc tutaj chyba gratulacje dla nas. No i powiedziałeś dosyć wyczerpująco o tej promocji. Miałem się pytać właśnie o tym, co robicie na zlocie, ale już o tym wszystko powiedziałem. Ale jeszcze coś na tak, zlocie. Tak, oczywiście, planujemy, tak cichutko mówimy o pewnej akcji na Snapchacie. Na pewno wykorzystamy nie tylko do komunikowania, ale też do pewnej interakcji. No i przede wszystkim chcemy, żeby ta Watra była nie tylko rozpoznawalna wśród harcerzy, ale też wśród mediów oraz wśród po prostu ludzi tutaj dookoła. Zdecydowanie ta Watra jest o wiele lepsza pod względem sponsorów. Jest ich o wiele więcej. Coraz więcej firm interesuje się harcerzami i chce wesprzeć tę imprezę. Dzięki temu ta jakby poziom samej Watry podnosi się i to znacznie się podniósł w tym roku. Samo miejsce, w którym jesteśmy, niebywałe. Naprawdę nie byłem jeszcze na takiej Watrze i to jest wielki ukłon chyba do Wojtka za to, gdzie w tym momencie jesteśmy. Ale dzięki temu ta promocja, no i oczywiście te wszystkie media, czyli Onet, czyli RMF, się nami zainteresowały, to jest naprawdę bardzo duży sukces, jeśli chodzi o promocję. To tyle o promocji, teraz trochę o tobie. Powiedz nam już tak na koniec, jakie masz plany po Wędrowniczej Watrze? Ojej, zmieniam pracę. Znaczy od września, od na września. Od września. Tak, dokładnie. Musiałem wziąć urlop, a że mi nie dali urlopu, to się zwolniłem. A tak serio, to zaczynam nową pracę we wrześniu.
I zaczynam studia w październiku, psychologię na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Także ten rok dla mnie się nie kończy. Tak naprawdę intensywność na 100%. Z tego 20. miejsca zapraszamy na zajęcia z psychologii na przyszłoroczną watrę. A ja może zaproszę w tym roku, bo prowadzę w tym roku zajęcia z projektowania usług i doświadczeń użytkownika, ponieważ tym zajmuję się na co dzień, więc serdecznie zapraszam. Dowiecie się na tych zajęciach, w jaki sposób układać program oraz układać zajęcia, które są specjalnie dla użytkowników, czyli w tym momencie dla wędrowników, dla podopiecznych. Czyli na koniec szerokie zaproszenia na zajęcia. Oczywiście. W tym, w przyszłym i w kolejnych latach. I bardzo dziękujemy. Przemek Proszowski, promocja wędrowniczej Watry 2016. Również dziękuję.